w następnej ale degustacji. Tym razem angielski piwo z browaru Oakham Ales. Thrill Seeker New World Pale 4,8% alkoholu. Czyli szukający wrażeń. Uważone z czterema chmielami z Nowej Zelandii i Australii, czyli Nelson's Yvon, Vic Secret, Enigma i Pacific Jade. Złote piwo z agrestem i znaczy ze smakami i aromatami agrestu i marakuji. Nic więcej nie piszę. Kosmonauci latają w przestrzeni. Piwo wygląda tak. Jasne słomkowe, ale za to opalizujące. Piana nawet była ładna, teraz zdążyła się opaść po zdjęciach. Aromat nie jest zbyt duży. Natomiast zdecydowanie czuć cytrusowość, trochę owoców egzotycznych. No i rzeczywiście ten agres gdzieś tam jakby się tam przeciskał. Ale jest to wszystko na niskim poziomie. Smak. Ciało średnie. Lekka słodowość, ale raczej wytrawne. Duża goryczka. Zdecydowanie od razu atakuje grapefruit i grapefruitowe albido. I dopiero za tym gdzieś kryją się smaki i aromaty tego piwa. Jest cytrusowość, jest odświeżająco, bardzo fajnie jest pijalne, ale te aromaty są stłamszone, schowane za tą grejpfrutowością. Także ciężko znaleźć tą marakuję i agrest. Ale jest tam, gdzieś z tyłu jest, ale naprawdę grejpfrut z goryczką dominuje i przytłacza wszystko. Jest pewna taka jakby zawiesistość, może od owsa. No i jest fajna konsystencja, zdecydowanie. Nie wiem, czy oni tu owsa użyć, nie? Jęczmień. To wszystko chyba. Ale fajna jest ta. Fajna jest konsystencja. Ale ta goryczka wszystko przesłania i jest fajnie, ale tak monotematycznie zdecydowanie. Te reklamowane na puszce aromaty są, ale naprawdę na niskim poziomie. Ogólnie jest to fajne, odświeżające piwo, zdecydowanie udane, ale te aromaty agrestu i marakuji gdzieś tutaj się gubią, także to, co reklamują, zachęcają ludzi do spróbowania tymi aromatami na puszce, niestety jest ciężkie do odnalezienia, ale ogólnie piwo jest bardzo fajne, podoba mi się. Mam nadzieję, że także film Wam się podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco i nie upuścicie już żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie, cześć!